Final Fantasy to sztandarowa i ukochana przez wielu seria japońskich RPGów. Ja specjalnie nie kryję się z tym, że nie zachwycam się nią jako ogół publiczności. Jest to spowodowane po prostu tym, że ograłem więcej gier tego gatunku, niż jest to zdrowe. Niejednokrotnie dzięki tym mniej znanym przeżyłem ciekawsze przygody oraz zwiedziłem bardziej kreatywne światy niż oferowane przez niekończącą się fantazję. Nie oznacza to, że nie lubię tej serii, bo naturalnie jestem jej fanem, jakby ktoś nie zauważył. Recenzje kolejnych odsłon pojawiają się na moim kanale od skromnych jego początków i zważywszy na to, że dotarłem dopiero do 6, nie zapowiada się, bym prędko mógł z nimi skończyć. Final Fantasy to seria, z jakiej ciężko mi wytypować tytuły, które naprawdę zrobiły na mnie wrażenie i mógłbym wrzucić je do mej top listy JRPGów. Znaczy się, pierwsza jej odsłona udoskonaliła formę Dragon's Questa i prędko została tym, czym pierwszy Doom stał się dla gatunku FPS-ów. Część trzecia wprowadziła unikatowy i ciekawy system rozwoju postaci. Piątego udoskonaliła, ósma ma świetny wątek miłosny oraz bardzo ciekawy system rozwoju. Ale to część szóstą mogę nazwać najlepszą w serii oraz jedną z najdoskonalszych gier tego gatunku. Gra ta pojawiła się pierwotnie na 16-bitowym Super Nintendo i by zrozumieć jej geniusz, musimy cofnąć się do 1994 roku, do ery niezdominowanej jeszcze przez konsole z napędem CD. Mnie jako gracza ten okres niestety pominął poza kultowym u nas Pegasusem czy komputerami takimi jak Commodore lub Atari. Ale jako pasjonat wciąż nie mogę się nadziwić aspektom technicznym tej gry i zważywszy na docelową jej platformę, już sam ekran startowy robi na mnie wrażenie. Ta jedna scenka, będąca pierwszym co widzimy i słyszymy po włączeniu gry, błyskawicznie nakreśla jej ton. Wywołująca gęsią skórkę muzyka, pasująca bardziej do horroru niż przygody w świecie fantasy oraz płonące logo są czymś, co zrywa ze sztampą kolorowych przygód bandy nastolatków po świecie pełnym magicznych kryształów żywiołów. Można się spierać o to, że druga część ma podobny ton, bo ma... ale jej nie udało się nakreślić grywalnych postaci tak jak w szóstce. Jak i również główny zły jest z niej praktycznie nieobecny, siedzi on na dupie i czeka na wykokszoną już drużynę gracza. Tutaj obecny jest on od samego początku, co pozwala nam go poznać oraz obserwować jego zbrodnie oraz narastające szaleństwo. Zanim rozwinę swój wywód o tonie Final Fantasy VI, muszę zwrócić uwagę na jeden jego dość przykry aspekt. Mianowicie, gra jest śliczna i zdecydowanie pokazuje talent artystów Square tamtych czasów, jak również wykorzystuje zalety konsoli Super Nintendo. Ale drażni mnie zastosowany styl chibi, który totalnie tutaj nie pasuje. Można by się spierać, że to wina ograniczeń sprzętowych i tylko w ten sposób można było nadać odpowiedniej charakteryzacji postaciom. Co po części jest prawdą, bardzo, bardzo małej części. Jasne, że ten styl w tym pomaga, ale zdecydowanie można było z niego zrezygnować. Zobaczcie, zaczynając grę towarzyszy nam dwóch wojowników złego imperium w Magitekach. Gdy są po naszej stronie, rysowani są w stylu chibi, ale gdy tylko trafimy na nich jako wrogów, to rysowani są w normalnych proporcjach, a ich sprite'y są znacznie bardziej szczegółowe. Inny cwaniak zaraz wyskoczy z tekstem, ale jak oni mieli animować realistycznie wyglądające postacie na takim sprzęcie? Przecież się nie da! Jep, Phantasy Star 4. Realistyczne, w miarę szczegółowe postaci, animowane nie gorzej niż w grze od kwadratów. Czyli się dało! Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że Final Fantasy VI działa w wyższej rozdzielczości. Nie ma co tu wiele dyskutować. Square było pod tym względem cholernie leniwe. Normalnie nie mam problemu, a wręcz mam słabość do tego stylu w poprzednich odsłonach tej serii, ale tutaj poruszane są tematy takie jak masowe ludobójstwo, eksperymenty genetyczne, broń biologiczna, ból utraty wszystkich bliskich, ciąża u nastolatków, czy w końcu zagłada całego świata. I przesłodkie postaci z wielkimi głowami oraz ogromnymi oczami, wszystkie wyglądające jak dzieci, trochę tu nie pasują! To jest niepojęte. Jak połączyć ludobójstwo ze słodkimi miszkami? Nie da się. Nie da. Ciężko mi brać na poważnie masowe morderstwo, gdy popełniane jest przez przesłodkiego klauna. Ciąża u nastolatków? No kurwa, proszę, każda jedna postać w tej grze wygląda jakby miała 13 lat. Square, czy ktoś u was nie zauważył nawet przez chwilę, że coś tu do siebie nie pasuje? I tak oto po całkowitym zepsuciu tonu, który nadałem tej recenzji we wstępie, mogę przejść dalej. Szczerze to zastosowany w omawianej grze styl nie powinien mieć wielkiego wpływu na ostateczny jej odbiór. Jako iż do gier tamtego okresu trzeba było użyć po prostu odrobiny wyobraźni. Zresztą i tak wolę coś takiego od tego, co zrobili w siódemce. Przecież model Babziego z Babzi 3D wygląda bardziej estetycznie od tej abominacji. Ooh, watch out for those pointy bits.
Fabułę szóstego finala można nakreślić jednym tylko zdaniem. Złe Imperium pragnie przejąć władzę nad światem. I owszem, jest to obrzydliwie wręcz sztampowe, ale całe szczęście nie na tym skupia się gra. Final Fantasy VI bowiem jest pierwszą i jedyną grą w tej przydługiej już serii, która skupia się nie na świecie przedstawionym, lecz postaciach. Dzięki temu zabiegowi brak tu nawet tej jednej głównej postaci obecnej w większości gier tego gatunku, która nawet w walce jest najsilniejsza. Ciekawym jest właśnie to, że gra poświęca równą ilość czasu wszelkim postaciom. Poza Dzikusem, Gałem. Ten może spierdalać. I tak jest nieciekawy, a podczas walki większy użytek jest z pustego miejsca niż z niego. To jest wręcz niesamowite, by w tak wielkiej grze nie umieścić postaci centralnej i łatwo można by to spartolić, ale całe szczęście ówczesnej ekipie Square udało się wyjść z tego eksperymentu obronną ręką. W prosty, lecz efektowny sposób poznajemy historię każdego, kto do nas dołączy. Każda z tych postaci otrzymuje następnie jakiś wątek, a w walce korzystać będzie z unikatowych tylko dla siebie zdolności. Poza Gałem! Wypadł z mojego finala! Można by oczywiście zarzucić grze, że to wszystko uzyskane jest kubką tekstu i czytaj sobie. Ale to nieprawda. Jasne, że zdarzą się dialogi pełne ekspozycji, jak pomiędzy braćmi będącymi potomkami króla Figaro, czy złodziejaszka z przyszłością. Ale to tylko dopełnia sprytnie stworzone cutscenki, które mimo iż prymitywne, potrafią pokazać znacznie więcej niż przydługawe FMV z siódmego finala. Zobaczcie ten oto przykład, jak poznajemy samuraja imieniem Cyan, który jest takim kozakiem, że nazywam go Batman. Twierdza jego pana jest oblężona przez armię Imperium. Chcąc uniknąć rozlewu krwi, wyzywa on wrogiego dowódcę na pojedynek. Wygrany bierze wszystko. To pokazuje nam, iż jest on honorowy i waleczny. Następnie Kefka zatruwa zapasy wody w oblężonej twierdzy, co prowadzi do śmierci wszelkich jej mieszkańców i obrońców. Cyan śpieszy najpierw do swego króla, a potem do rodziny. Ciężko przeżywa ich utratę. Nieco dalej mamy epizod w widmowym pociągu, który przywozi dusze zmarłych na drugą stronę, gdzie ostatecznie żegna się on z przeszłością. To wszystko bez zbędnego tłumaczenia, filmików i smutnej muzyki. Twórcy tej gry traktują gracza jak osobę myślącą, która na podstawie krótkiej scenki jest w stanie wszystkiego się domyślić, bo ma mózg oraz wyobraźnię. To jest takie proste! Takich scenek jest znacznie więcej i one po prostu działają. Ja tą grę ukończyłem 10 lat temu i do tej chwili drugiego jej ogrania w celu napisania niniejszej recenzji pamiętam każdą jedną scenkę, postać oraz zdarzenie. Każdy jeden szczegół tej gry. Jeśli to nie pokazuje ich mocy, to ja nie wiem co może. Jako pasjonat medium nie jestem również w stanie się nadziwić, jak takie coś można było zmieścić na kartridżu o pojemności 2 MB. Nie wydaje mi się, by ktokolwiek dzisiaj był w stanie umieścić chociaż scenkę w operze na nośniku o takiej pojemności. O, i wiecie co? W Final Fantasy VI mamy jedynego prawdziwego ninja w historii gier. Shadow nigdy nie zdradza nam swego prawdziwego imienia. Z początku walczy jedynie za pieniądze, niezależnie od strony konfliktu, która mu zapłaci. Ma zajebistego psa, który go broni i kontratakuje. A na koniec scena jego ewentualnej śmierci jest pierdyliard razy bardziej dramatyczna od tej kiczowatej, przereklamowanej sceny z Aris w siódemce. Pewnego dnia zabiorę się i za ciebie, ty przereklamowana tandeto! Tak, powiedziałem to. Śmierć Aris nie ma żadnego znaczenia w Final Fantasy VII, gdyż jest nieunikniona. Dziewczyna znika przy akompaniamencie smutnej muzyki, byśmy byli pewni, że teraz powinno być nam smutno. I tyle. Bye bye. Zaraz w teamie zawita znacznie lepsza Yuffie i Vincent. W szóstce każda postać jest na wagę złota, jako iż gra obfituje w sekcje, w których dzielimy się na kilka zespołów muszących współpracować ze sobą. Poza tym, Shadow po prostu jest jedną z najlepszych postaci w grze i tylko od nas zależy, czy będzie żył, czy też nie. We chwili, gdy Kefka złapał naszą drużynę w pułapkę i tylko sekundy dzielą ich od śmierci, Shadow jak na zajebistego ninja przystało, atakuje z zaskoczenia. Uwalnia nas i daje czas na ucieczkę, zajmując się Clownem. Udaje nam się uciec. Widzimy pod sobą nasz statek powietrzny. Wystarczy, że skoczymy i jesteśmy uratowani. Odlecimy z dala od niebezpieczeństwa. Ale co z walecznym Shadow? Możemy jednak dać mu szansę. Czekać do ostatnich sekund. Na tym polega tworzenie dramatycznej scenki budującej napięcie, a nie na puszczeniu smutnej muzyki.
Hej, jaki szanujący się RPG byłby cały bez głównego złego? Kefka jest bez cienia przesady najlepszym czarnym charakterem w historii tej serii. Poznajemy go niemal od samego początku i przez połowę gry jest regularnym gościem, którego każda wizyta jest pamiętna. Kościół jest okrutnym sadystą, który nie przebiera w środkach, by dobrnąć do swojego celu. Do tego wszystkiego jest tchórzem, który na siłę preferuje spryt i wysługiwanie się innymi. Co nie oznacza, że nie weźmie sprawy w swoje ręce, gdy zachodzi taka potrzeba. Byłby on jednym z najciekawszych złych gości w całej historii gatunku JRPG, gdyby nie jedno małe tyci ale! Gdy w połowie gry udaje mu się doprowadzić do apokalipsy, znika on całkowicie i bunkruje się w swojej wieży. Nie rozumiem tego. Zdobył wszystko, czego chciał, czyli władzę nad światem i teraz po prostu siedzi w swojej wieży, grzebiąc całymi dniami palcem w dupie? Ogólnie druga połowa szóstego Final Fantasy nie jest już tak ciekawa i sprowadza się do polowania na najlepsze przedmioty oraz żmudny grind. Jasne, nie jest on aż tak irytujący, jako iż walki są błyskawiczne, ale samo to, że trzeba grindować, jest wielkim meh. Gdybym jeszcze bardziej lubił system walki, ale nie cierpię mechaniki ATB. W normalnej grze turowej podejmujemy akcję po kolei, od najszybszej postaci do najwolniejszej. ATB to jeden wielki śmierdzący kibel. Mianowicie, by wybrać akcję musimy poczekać, aż załaduje nam się pasek gotowości. Leci on tym szybciej, im dana postać jest szybsza. To logiczne. Ale już nielogicznym jest to, że gdy wybierzemy daną akcję, to postać jej nie wykonuje od razu, tylko czeka na pisemną zgodę sądu. Zdarza się, że na wykonanie żądanej akcji czekamy tak długo, że postać, która dopiero co wykonała swój ruch, ustawiła się już w kolejce na wykonanie kolejnego. To jest do dupy! Wywala przez okno cały taktyczny aspekt walki turowej, utrzymując jednocześnie i najnudniejsze aspekty, takie jak czekanie. Jeden wielki śmierdzący chaos, bez cienia przesady, system ATB to najgorsze, co spotkało gatunek gier JRPG. I odkąd wprowadzony został w części czwartej, dopiero dziesiąta go się na chwilę pozbyła. By nie zakończyć negatywnie, bardzo lubię kustomizację naszych postaci, która w grach tego gatunku najczęściej jest pomijana. Otóż każdy w naszej drużynie, niezależnie od tego, czy jest napakowanym fizolem, czy magikiem, buduje swoje statystyki mniej więcej tak samo. Ale możemy nakierować ich rozwój, przypisując do każdego odpowiedniego espera, który poza tym, że uczy magii, zwiększa co poziom przyrost wybranego atrybutu. Esperów możemy dowolnie podmieniać, budując postać według naszego widzimisię. Nie chciałbym zaryzykować stwierdzeniem, że Final Fantasy VI ma najlepszą ścieżkę dźwiękową w serii, bo niemal każda jej gra ma świetne soundtracki, ale bez cienia przesady obok Chrono Triggera jest to szczyt tego, co dało się wycisnąć z Super Nintendo. Jak dla mnie szóstka obok ósemki i dziewiątki ma najwięcej najbardziej pamiętnych utworów, przy czym motyw Terry jest najlepszym i najbardziej pamiętnym utworem całej serii z The Man with the Machine Gun na drugim. Final Fantasy VI ma swoje lata i ze względu na brak grafiki w 3D oraz licznych filmików FMV może odrzucać część chętnych do zagrania w nią. Chociaż z drugiej strony każdy, kto nazywa siebie fanem gatunku JRPG, a odrzuca go grafika 2D, jest raczej pseudofanem. Jednak ja uważam, że należy odrzucić wszelkie wątpliwości i po prostu zagrać. Mimo chwilami wręcz obrzydliwie słodkawej oprawy, jest to gra o znacznie poważniejszych motywach niż jej nowsze odsłony. Oczywiście, wymogiem do dobrej zabawy będzie użycie wyobraźni, co dla osób, które nie potrafią czytać, może być problemem. Ale też takie osoby chyba nie grają w Final Fantasy. Moim zdaniem jest to najlepsza część całej serii, a jej znajomość jest obowiązkowa dla fanów gatunku. Pod koniec naszej przygody grind może być nieco męczący, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by uskuteczniać go w tle do jakiegoś filmu. Poza tym Final Fantasy VI nie jest długi i nie marnuje naszego czasu, zwłaszcza wersja na SNES-a i Game Boy Advance, ale polecana przeze mnie jest ta na PlayStation 1, ze względu na brak cenzury oraz możliwość błyskawicznego zapisu do pamięci konsoli. Jedyna wada tego portu to czasy wczytywania pomiędzy lokacjami. Fakt, że trwają około 2 sekund, ale i tak potrafią być irytujące. Jeśli ktoś poluje na oryginał, polecam raczej wersję NTSC, która nie dość, że jest tańsza, to posiada piątą część gry na pokładzie. Teraz, gdy zrecenzowałem już część szóstą, kolejną jest... FAAAAAAA!